Nowy rok 2014 zdecydowanie zdominowały premiery dwóch gier, czyli Teso i Wildstara. Niektórzy wiążą z nimi spore nadzieje, ale inni już teraz skreślają je na starcie. Między tymi dwoma gigantami na horyzoncie pojawiła się jednak jeszcze jedna produkcja, która również miała swoje 5 minut jakiś czas temu. Już teraz grać mogą w nią nasi wschodni sąsiedzi, jako że gra znajduje się tam w mocno obleganych beta testach. Panie i panowie, zapraszam was na prawdopodobnie jeden z bardziej wyczekiwanych materiałów na naszym kanale. Ja jestem Xaorus, a przed wami krótki wgląd w Arcage. Zapomniany gigant, bo tak można ująć w skrócie to, jak potoczyły się losy prezentowanej gry, już jakiś czas znajduje się w zamkniętych beta testach. Na stricte europejską zabawę w języku angielskim musimy jeszcze odrobinę poczekać, jednak nie mogłem się oprzeć, aby zawitać do rosyjskiej bety i tutaj nagrać kilka materiałów. Tym samym oczywiście najpierw wypływamy do kreatora postaci i przyjrzymy się, co tutaj nam zaoferowano. Całość od strony kreatora prezentuje się bardzo przyjemnie. Do wyboru na początku dostajemy 4 spośród 6 obiecanych ras. Owe rasy podzielono na dwa kontynenty. Na Nuiye przypadają elfy oraz Nuisanie. Do Harihary za to trafiają posiadacze osobników Sfares lub Hariharan. Oczywiście każda rasa posiada możliwość dostosowania płci. Następnym krokiem jest charakteryzacja. Tutaj również wszystko wygląda schludnie i oferuje mnogość opcji. Możemy przybierać w stosie fryzur, cech szczególnych, malowideł oraz skalowania. Kolejny etap to dobór szkół, których póki co również nie dostajemy w całości. Póki co udostępniono ich zaledwie 6. Podczas tej jakże ważnej decyzji pozwolono nam na sprawdzenie kilku umiejętności na kukłach. Po wpisaniu niku czas na przejście do świata gry. Ten prezentuje się imponująco. Po tak wielu produkcjach, gdzie zabawa odbywała się na poziomie lochów, w końcu dostajemy pełny, ogromny i co najważniejsze otwarty świat. Dodatkowo nie sposób wspomnieć o naprawdę przyzwoitej oprawie graficznej. Wszystko wygląda jak należy, łącznie z klasyczną point and clickową walką. Animacje, jak i cała reszta nie pozostawiają wiele do życzenia. Od strony audio również nie możemy narzekać na muzykę, bo rosyjski dubbing to akurat temat na oddzielną historię. Muzyka idealnie wpasowuje się do miejsc, w jakich przebywamy, uprzyjemniając nam przygodę już od samej kreacji postaci. Walka, jak i sam system budowania postaci również wyglądają bardzo ciekawie, chociaż są tu pewne niedomówienia. Szkoły możemy między sobą mieszać, co daje nam mnogość, jeśli chodzi o kombinacje, jednak nie ma to jej czystej swobody. Otóż możemy mieszać między sobą jedynie 3 wybrane szkoły, co daje nam i tak multum radości. Podczas starć natrafimy na klasyczny, wcześniej wspomniany system point and click. Niby nic wyszukanego, ale zabawa jest na tyle dynamiczna, że nie musimy się na dobrą sprawę martwić brakiem efektownej rozgrywki. Na minus za to zasługuje brak możliwości komponowania statystyk samodzielnie. W sandboxie pełną gębą zabrakło zasadniczego elementu, tak więc musimy być skazani na modelowanie statystyk poprzez zakładanie ekwipunku. Jak przystało na prawdziwego sandboxa, postarano się również o eksplorację i to nie byle jaką. Do dyspozycji na dany moment dostajemy monty, które również mogą walczyć, statki, a w niedalekiej przyszłości również auta i okręty podwodne. Te dwie ostatnie akurat wypadają dość kontrowersyjnie, gdyż wiele osób odbiera to jako zniszczenie klimatu produkcji. Niestety nie jestem w stanie na dany moment powiedzieć, czy w praktyce faktycznie będzie to problem, czy też zaleta. Wiadomo jednak, że same okręty to nie tylko środek komunikacji, ale również opcja dla poszukiwaczy przygód. Dzięki nim dotrzemy na nieznane wyspy pełne skarbów oraz wypłyniemy na tereny morskie, których dno również kryje sporo cennych przedmiotów. To, czym zdecydowanie zaskakuje Arcage, jest również gospodarowanie światem. Od prostego zbieracza możemy wyrosnąć na gospodarza, który nie tylko zbuduje dom, ale również będzie uprawiał ziemię. Oczywiście jednak głównym zajęciem w grze jest wykonywanie zadań. Nie są one, jak chyba w większości teoprodukcji, jednak wyszukane. Większość z nich poza ciekawymi scenkami nie oferuje nic poza bieganiem od mobka do mobka lub też od NPC-ta do NPC-ta. Tym samym fabularnie raczej jest to kolejny przeciętniak. Aspektów zapowiedzianych jest jednak mimo wszystko setki, a ja w tym ogromnym świecie nie dałem rady zdobyć wszystkiego. Tym samym odpowiedź jest jedna. Gra oferuje tak wiele różności, że po prostu nie można przejść obok niej obojętnie. Ogromny świat, masa opcji, to jak już wspomniałem, coś, czego nam chyba wszystkim brakuje. Potraktujcie ten materiał więc jako zapowiedź, bo na prawdziwe, szybkie spojrzenie poczekamy aż do europejskiej wersji, kiedy to udogodnienia językowe pozwolą nam poznać grę lepiej i dokładniej. Tak więc żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Cześć!